podjęliście to wyzwanie, trudne wyzwanie, nie walki, nie tylko z przeciwnikiem, ale z samym sobą. Także za to, panowie, ogromny szacunek macie, sztabu, mój, kibiców. I o tym będziemy mówić, panowie. Idziemy po 3 punkty, pokazać im, że nie przyjechali tutaj po prostu i zobaczą drużynę, która się podda. Nie ma takiej opcji, panowie, okej? Nie ma takiej opcji. Jak mówimy A, to trzeba powiedzieć B. I idziemy po 3 punkty. Dawaj! Dawaj, panowie! Dawaj, panowie. Mocno, mocno. Całe w k***y przenosimy na murawę i ich roz... Proste. GGS! Chłopa! Chłop może w szoku jest! Dawaj, dawaj, dawaj! 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 Dawaj, dawaj
Teraz Carlos! Tylko ty! Dawaj, dawaj, tak, dobrze, to dobrze, zmiana! Dobrze, dawaj, dobra! Nie potrzebujemy cię w naszej ekipie! Co sajd, dawaj! Kto wygrał mecz? Ale panowie, podziękujcie, tak jak powiedziałem w wywiadzie, podziękujcie za to, co się tutaj wydarzyło, prezesowi Pogoni Siedlce i trenerowi. Podziękujcie i panowie, pokażcie, kto wygrał ten mecz! Kto wygrał mecz? Tak, że wygrywamy, a drugi bramkarz że nie wszedł. Był plan. Zrobiliście duży błąd.